Kolejny wypadek z udziałem motocyklisty w regionie. Wczoraj na ulicy Raciborskiej w Rybniku Opel Insignia zderzył się z motocyklem Yamaha. Ze wstępnych ustaleń wynika, że prawdopodobnie zawinił kierowca osobówki. W wyniku zdarzenia obrażenia odniósł 23-letni motocyklista. Ulica Raciborska na wysokości skrzyżowania z ulicą Graniczną. Rybniccy policjanci ustalają okoliczności wypadku, do którego doszło tutaj wczoraj w godzinach popołudniowych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że motocyklista jechał z Rybnika w kierunku Rydułtów. Natomiast kierujący Oplem Insignia wyjeżdżał w ulicy Granicznej. Kierowca Insignii prawdopodobnie nie dostosował się do znaku stopu i nie udzielił pierwszeństwa motocykliście. Nie możemy mówić o winie, tak jak mówiłam wcześniej, policjanci badają okoliczności tego zdarzenia. Kierowca Opla Insignii nie obniósł żadnych obrażeń, tyle szczęścia nie miał jednak kierowca Yamahy. Motocyklista, 23-letni mieszkaniec Rybnika, został odwieziony z licznymi złamaniami do szpitala wojewódzkiego w Rybniku. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.